Mam na imię Szymon, mam 12 lat, mieszkam w Kruszące Baranki niedaleko Białegostoku. Przyjechałam na terapię pod koniec sierpnia i minęło prawie rok od rozpoczęcia terapii. Od tamtego czasu zmieniło się we mnie to, że jestem bardziej otwarty i bardziej pokazuję swoje zdanie, mniej boję się swojej wypowiedzi, jestem bardziej otwarty. Bardzo chcę podziękować dla pani Bernadety, dla mojej rodziny, mamy i wszystkich, którzy mnie w tym czasie wspierali. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Przepraszam, ale to jest dla mnie bardzo taki, można powiedzieć, trudny moment, ponieważ biorąc udział w tej terapii razem z synem, to naprawdę to był taki okres dla mnie jako dla matki dosyć ciężki, bo przerabialiśmy bardzo trudne momenty w swoim życiu. Były i łzy, i były taka walka, taka codzienna czasami walka i naprawdę dużo przeżyliśmy razem. Ale cieszę się, bo widzę efekty, widzę, że mój syn się uśmiecha. Przede wszystkim się uśmiecha i wcześniej się nie uśmiechał, teraz widzę jego uśmiech na twarzy, że jest pewny siebie, że potrafi nawet do mnie z jego pewnością powiedzieć, że myślę sobie, nie powinien jako do matki na przykład się tak odezwać, ale powiedział mi, że wierzy w siebie, tak? Że nawet potrafi stanąć, jak ktoś mówi, tak dęba do mnie, ale wiem, że sobie w życiu poradzi, że jest taki mój kochany Napoleon. Naprawdę, jestem dumna z niego. Dużo się starał. Czasami miło wiadomo, no jak to w życiu, tracił motywację i tak dalej, ale oboje z mężem i całą rodziną wspieraliśmy go w tym i cieszymy się, że dokończyliśmy to i będziemy na pewno jeszcze dużo nad tym pracować. Mamy narzędzia pracy, wiemy, co mamy robić. Szymon doskonale wie, jak ma pracować i co ma robić, żeby się nie jąkać. Także myślę, że pokonaliśmy jakoś tą drogę i tylko teraz same sukcesy nas czekają. Także ja sam od siebie chciałabym podziękować dla pani Bernadety. Jest to wspaniała osoba. Cały pobyt tutaj, te psychologiczne podejście, bo to wiadomo, że to wszystko, co zostało tutaj powiedziane do nas, to było też cały czas nastawianie nas pozytywnie, rodziców, wspieranie rodziców, rodzin. Moment taki bardzo, bardzo potrzebny. Także dziękujemy z całego serca za wszystko i życzymy wszystkiego dobrego. Przede wszystkim dużo, dużo zdrowia i wiele sukcesów. Dziękujemy bardzo.